Cześć, Cześć, tu Oluś, i tatuś. Dziś nietypowo, bo po pierwsze zaczniemy od dezynfekcji, bo przyszły dzisiaj paczuszki, ale nie wiemy kto dotykał, wiemy, że krąży niestety wirus wśród nas, nie wolno wychodzić z domu, paczuszki na szczęście dochodzą, więc coś można robić. Ja za chwilę też zdezynfekuję sobie rączki, ale Oluś będzie odpakowywał, więc psikamy płynem antybakteryjnym. Tak, Olusiu, żeby żadna bakteria. Przypomnij, co jeszcze trzeba robić, żeby nie chorować. Trzeba myć rączki. Ile sekund minimum? 30. 30 sekund. Super, Osko, odlotosko. Jeszcze ja miałem zdezynfekować sobie rączki. Oczywiście za dużo tego płynu nie mamy, ale może zamówi się też przez internecik. Więc starajcie się nie wychodzić też na zakupki. Olusiu, dzisiaj co będziemy otwierać? Saszetki. Saszetki, pierwszy raz. Saszetku z niespodziankus. Saszetku z niespodziankus? Tak. Z Legosus. Z figurkami z Lego DC. Zobaczymy, co nam się trafi. Mamy ich dzisiaj 5. Jak wam się spodoba i będzie dużo łapek w górę. Łapek w górę. To nagramy jeszcze jakiś odcinek z figurkami DC Lego. Troszkę nam to dzisiaj zejdzie, bo będziemy musieli każdą ją złożyć. Okej, Olusiu, zaczynaj. Pierwszą saszeteczkę, którą sobie wybierasz, tą przesuniemy, żeby tu było. Okej, otwieraj. Nie możesz? To ja ci będę nadrywał. Albo nie, czekajcie. Nie wiedziałem, że to jest takie skomplikowane. A tu nie ma nic do nadarcia. O kurka, rurka trzeba będzie, a tu jest pokazane, że ci się otwiera nożyczkami, ale jest to, może sobie to, dobra, ja zacznę, a ty nie zaglądam, a ty będziesz wysypywał, tak? O, poczekaj, bo na razie schodzi coś nie, o, chyba jednak nożyczki nam będą potrzebne. Mama, rzuć nożyczki! Spróbujemy otworzyć, niestety się nie udało, idę po nożyczki, tak? Bo nie wiem, żebyśmy nie popsuli przypadkiem czegoś. Ja tutaj spróbuję sobie. Ale trzeba było coś mówić. Nożyczki już mam. To ja będę nacinał, ty będziesz otwierał dalej. Proszę bardzo. Pierwsza paczucha. Otwórz, wysyp. Zobaczymy, co tu. Ale się zrobił śladzior po tym płynie dezynfekującym. Może Superman. Może Superman. Zobaczymy. Bo mamy pelerynkę niebieską. Nie Batman, Batman. To nie jest Batman. Znaczy fan to Batmana. Fan Batmana. Nie wiem, czy pamiętacie z odcinków Lego DC, takich rysunkowych. To są wszystkie postacie. Nie wszystkie. Nie wszystkie? Znaczy wszystkie. No to wszystkie. Czyli mamy ich ile, Olusiu? Policz. Jeden, dwa, właśnie te utraciliśmy. Cztery, tak. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Okej. Okay. Ale wiesz... Poczekaj, patrzcie, są... to są takie wszystkie 16 figurek. Jedną już kiedyś trafiliśmy, ale gdzieś się zapodziała, mam gdzieś Jokera. Nie! To wiesz. A, to wiesz. Okej, dałeś to wieszowi. Tu mamy szybką instrukcję, jak się składa. Więc ja będę składał, czy Olusiek będzie składał? Ja. Ty będziesz składał, dobra, super. Ja, ja ci pomogę z pelerynką, dobra? Tutaj w tych zestawach macie takie przezroczyste elementy, które się wkłada w nóżki i wygląda z daleka, jakby ktoś frunął, lewitował. Czyli dla tych postaci, które potrafią latać. Dobrze, daj ja założę pelerynkę. Tu zawijamy dwa oczko w oczko. I nakładamy na szyjkę. Oczywiście pelerynka musi być z tyłu. Teraz naciągamy głowę. Głowa ma tylko... No to dawaj główkę. To fajnie. Ale ja ci tu przytrzymam. Tu Olek. No, to kochanie. Wkładaj fan Batmana. Największy fan Batmana. A mamy jego nazwę. Ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Nawet ma komiks. Zobaczcie, ma nawet komiksik z Batmanem. Spodobne. Oj, słabo się wyostrza.
Może zobaczymy, spróbujemy tak. Dobra, tu, 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 tu. Ok, założyłeś? Ma już czapę. Wkładamy mu w łapkę. Ty zaczepisz, zaraz postawimy komiksik. Dobra, oj, komiks. A to po co? A to żeby wiem, go postawić. To, żeby, nie, to jest do tego, dla tych fruwających. No. Ale on ten nie jest fruwający, więc to nam chyba będzie przeszkadzało. Zrobimy tu z boczku, a teraz tu przyczepimy. Zobaczymy, mamy pierwszą figurę. Batmanik. Może troszkę fan Batmana. Fan Batmana. I tu jest to, co mówiłem, to latające, przezroczyste tutaj. I jakby to była postać latająca, to wtedy ją się umieszcza jakoś mniej więcej tak i ona wygląda, jakby latała. Widzicie? Jakby się unosiła w powietrzu. Ale on nie jest latający, on jest tylko fanem i troszkę przeszkadzaczem. Ok, tu mamy pierwszego. Teraz zabieramy się za drugiego. I mamy nadzieję, że żadnych nie będzie powtórek. Że nie będzie powtórek. To wyrzucamy jak zwykle. Zobaczmy, co tutaj na ale wyciągaj. To zobaczmy. Tu miałem pan Joker. No to mamy Jokera, czyli będziesz miał swojego. Tobiaszek swojego, tak? Teraz, o! Może, żeby nic nie spadło. Super, osko, u pana Jokera są nawet dwie takie figureczki. Zobaczmy, czy coś się instrukcje różnią, czy są identyczne. Identyczne. Identyczne są? Tak. Już to wiesz. Faktycznie są identyczne. Zobaczcie, te same postacie, czyli mamy to chyba wata cukrowa. I to jest wata cukrowa. To składaj, Olusiu, ja złożę watę cukrową? Tak. Mogę? Tak. Dobra, o tak, jak tą watę to tu nakładamy na patyczek. I karta Jokera. A gdzie jest reszta? Co? Od waty cukrowej. Spadła? A ja musiek. Usiądź, kochanie, normalnie. Składaj już tu dalej. Niestety nie wiem, gdzie... Oluś, jak wysypujesz, to musisz uważać bardziej, tak, kochanie? Ale wcześniej było tutaj białe. Wcześniej nie, było, nie ale to nie miało być białe. Zakładaj, ubieraj Jokera. Ja zobaczę na podłodze. Ciach, ciach, ciach. Nic. Będziemy musieli sobie zobaczyć na powtórce filmu, gdzie nam to poleciało. Oj, Olutek, chyba że było w paczuszce, jeszcze jest. No jest w paczuszce, Olek, nie wyrzuciłeś z paczuszki. I mamy już watę cukrową. No i tutaj było tak. Takie... To tak. Tak? Nie tak. Karolka, jak to tak? Okej. Okej, to też nie tak. On ma raczej dwa te. Dwa te. On nie ma takich tamten. No ten ma dwa do niby latania, że jest postacią latającą, a przecież on nie jest postacią latającą. Muszę się posłuchać. A już wszystko wiem. Gdzie jest ten patyczek? Tatuś, tylko daj kartkę. Daj kartkę. Ja chcę coś sprawdzić. Słuchajcie, nakładamy na górę. Mamy jednego najrzadszego z tych. I wciskamy. Tatuś. I mamy. Tutaj są najrzadsze. Mamy watę cukrową. A to prawie najrzadsze, a to jeszcze prawie najrzadsze. Okay. A to nie są rzadkie. To nie są rzadkie, ale tutaj. To musisz pokazywać widzom, a nie widzom. Co on tu jeszcze ma? I ma kartę Jokera jeszcze, moi drodzy. Zaraz wam pokażemy całego. O, oj! Trzymaj się, karto. Na szczęście mam szczęście, bo na jedno. Na szczęście masz szczęście. Tu jest Joker. Superowski z watą cukrową stawiamy, czyli ten jest zły, a powiedzmy, że ten jest dobry, tak? Czyli mamy jednego złego, jednego dobrego. Jednego najrzadszego. Najrzadszy, on jest najrzadszy podobnież, no to nie, jest... Nie, tutaj są wszyscy najrzadsze, aha. Tutaj prawdzie, tutaj jest ten, a tutaj w ogóle. Aha, aha, no dobra, no słyszeliście, czyli tu są najrzadkie, tam najrzadkie. Ten Joker w ogóle. Ten Joker w ogóle nie jest rzadki, no w sumie może nie jest rzadki, bo mamy już jego... Razy dwa. Ok, jedziemy dalej. Mamy już dwie figureczki. Daj, pomogę. Tu są części. Ciach, ciach, ciach. Obcinamy. Nie podglądamy. To leci już. Ale to. O. A
To dziwne, bo czeter nie był w takim woreczku foliowym, a poprzednia była. O nie. To nie powtórka. To nie powtórka. Co to, to jest? To Batman. Batman czy Batwoman? Chyba Batman. Batman, tak, to jest Batman. Mamy teraz tą postać, czyli Batmanka. A pokaż. Jakiś trochę taki dziwny, jak na Batmana. Może taki był, nie kojarzę. To on jest składamy. Troszkę rzadki. On jest troszkę rzadki, skoro tak twierdzisz. No naprawdę. Naprawdę. Olusiu, no to składaj. A gdzie on ma pelerynę? Czekaj, nie wyrzuciłem znowu wszystkiego. Oj, Oluś, Oluś. Jest ujocie, on ma taki łańcuch. Tak jak cyborg. Tak jak cyborg. Nie, nie, zakładaj głowy. Najpierw pelerynka. Składaj resztę. Zakładamy oczko na oczko. Jak mam składać? Już ci daję, oddaję. Zakładamy główeczkę. Mogę tylko tak. No. Ale zobacz sobie taki, że cyborg też ma taki. No cyborg też ma taki. Tu u Batmana na zdjęciu też widać, tylko że on go trzyma z tyłu. A załóż mu maskę, no przecież nikt nie może wiedzieć, że to jest Bruce Wayne. Prawda? Mhm. O, ale fajnie to na Batmanami. Prawda? Cydrosko. Jak on będzie trzymał? On ma trzy ręce? Trzy ręce? Nie, on ma dwie ręce. Jedną będzie trzymał ten łańcuch. Zaczepimy go tutaj. Bo nie wiem, jak się zaczepia, ale chyba tak. Cik, nie, tak to wie. To złapiemy za. O! Ma łańcuch. Jeden batmerang, czy jak to się tam nazywa. Włożymy mu do prawej rączki. A ten drugi to jest pewnie zapasowy, żeby był, więc stawiamy drugiego dobrego, kładziemy tu, op, 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 superosko, tu części zapasowe, wyrzucamy, teraz następne, jedziemy, która to już jest, Olusiu? To już jest czwarta. Czwarta, została, czyli przedostatnia, zobaczymy, co tam się nam wylosowało. Nie podglądaj! Cyborg! Cyborg! Idealnie, to. Idealnie, ale cyborg ma inny, widzisz? Łańcuch taki podwójny. No. Teraz on ma dwa łańcuchy. Ja cię kręcę. A cyborga można zrobić, że lata. Bo cyborg potrafi chyba latać. No, bo on jest pół człowiekiem, pół robotem. On jest pół człowiekiem, pół robotem. Ale to jedno, to przezroczyste, to jest chyba zapasówka. Było wyzwanie z jednym odcinku pytanów. Pytanów, tytanów. I? Tak to cyborg sobie nie poradził w jednej pojedynce. Poczekaj, pokaż najpierw. I tak to. Bez kasku. I cyborg. Pół człowiek, pół maszyna, albo więcej maszyna niż człowiek. Zobaczymy. O, i on tak wygląda. On tak wygląda. Czekaj. Tu na to musimy założyć. A czemu się nie chce założyć na główkę? Można to jakoś połączyć. Co można połączyć? A ten łańcuch, żeby był dłuższy, bo on mu się zmienia rączka w łańcuch i... Ale czadzior! Nie, nie czadzior! Tatuś! O, jeszcze! Noga. Nogi. Robimy żelata. Jeden łańcuch. I jeden łańcuch, no to daj łańcuch, już przyczepimy. Łańcuch przyczepimy. I ostatnia figureczka. Ale poczekaj, ostatnią figureczkę musimy tutaj pokazać widzom. No nie mogę zaczepić. O, co to za czkawka? No nie wiem. Zawiesimy, no na razie nie będę czepiał, to czekaj. Obsialala, obsialala. I on jakby lewituje. Kolejny dobry. Jest z nami i ostatnia paczucha. Ciekawe, co tam będzie. Jak myślisz, co byś chciał trafić najbardziej z tych, co jeszcze nie trafiliśmy? Najbardziej chciałbym tego. Tego? A kto to jest? Nie wiem. Dwie twarze? Nie. On jest taki z każdego po trochu. A może nie wiem, kto to jest. Zobacz. Uważaj na paluszki. Nie podkładamy jak ta.
czy nie. Szkoda, że nie ma nazw, chyba że gdzieś tu są nazwy, nie ma. Ja tu spojrzę. Nazwy nie ma. Ale to można sprawdzić na lego.com, jak się konkretnie nazywają i jak idzie. I... O nie, superosko! Trafił pszczołek! I troszkę tak samo jak Batman rzadką. Batman rzadką, okej. Okay. Superosko, ale fajne ma skrzydełka. Zobaczymy, skrzydełka musimy... O, nie zakładaj głowy! Skrzydła! Już skrzydła. Nie naprzód, tylko na plecach mają być. No co ty. Superosko, głowa. Nie, to nic nie wciskasz teraz. Głowę, a nogi. Nóżki. Okej, dociśnięte. Dawaj. Super. Ma dwie minki. O! Jako jedyna chyba, bo do tej pory wszyscy mieli... Tu ma taką lekko złą, a tu ma taką zastanawiającą. Mi się nie będzie tego dobrze widać. No to... Ale zakładam... Złą załóż. Dobrze, złą założymy. Znaczy taką zdenerwowaną, tak? Zakładam zdenerwowaną, że zaraz kogoś urządli. Ona strzela. Jakby żądliwa. O, jak ty założyłeś włosy? Nie. Założył jej włosy na oczy. O, i tu ma te strzelające. I ona też lata, więc też ją możemy zrobić latającą. O. Superosko. Alusiu, co tak mało dzisiaj mówisz? Jeszcze czkawki dostałeś? Źle się czujesz? A co nie. Jest? A co to jest, to Alusiu? Nie mówię. No to mów, bo ludzie specjalnie oglądają po to, że coś powiesz fajnego, śmiesznego na przykład, wiesz? Dobra, stawiamy. I to też jest dobry. Czyli w sumie mamy samych dobrych, można powiedzieć, poza Jokerem łobuziakiem. Nie zasłaniaj se chopie twarzy. O! Pierwsza postać, troszkę je przybliżymy. Postawimy to bliżej. Inne ubranko. Mam inne ubranko. Przyszło mi dzisiaj w paczuszce też. Okej, okay. Zobaczcie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Czyli pięć, tak, Olusiu? Dobra, to co? Powoli już kończymy, bo ja wszystko odpakowaliśmy. No to powiedz jeszcze szybko, jaki się kto trafił i robimy końcóweczkę. Ten, najpierw potem ten, potem Joker, potem Batman tak, tak, potem Cyborg tak, i na końcu pszczoła, która zawsze jest wesoła, prawda? A co ty masz złą? Bo ona jest wojownikiem. Nie wiem, czy oglądaliście nas ostatni filmiczek wczoraj wrzucony a propos rozgrzeweczki. Możecie sobie go obejrzeć. Dzisiaj, jak chcecie, na fanpage'u strony Sztuk Walk Wojciecha Adamusika będzie rozgrzewka z nami. Będziesz mi pomagał dzisiaj też. Na Lusiu. Zastanowisz się, tak? Więc zapraszamy na 17.30, a potem o 18.15 coś super. Pamiętajcie, trening z mistrzem na fanpage'u, pokażę jakieś inne techniki. Może jakąś technikę Bruce'a, a może nie? Któż to wie? No to co? Kończymy to na zakończenie. Co jest, Olusiu, najważniejsze? Łapa w górę. Subskrypcja. I dzwoneczek. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, napiszcie nam, jak wam się podobało Lego, czy nie, czy wolicie Zinksy, co chcecie, żebyśmy nagrali następnego. Trzymajcie się, buziaczki, wyślisz buziaka? O, wysłał buziaka, to pa, pa, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenka, mam nadzieję, że jak najszybciej, hej, hej, hej. No i znowu.